Mieliśmy społeczność przy stole Pana, teraz będziemy mieli społeczność przy Jego świętym słowie. Tak jak ten chleb mówi o Chrystusie, tak Jego słowo także wskazuje na Niego. On jest tym słowem, przez którego wszystko i dla którego wszystko się stało. I chcę kontynuować myśl, która została już na samym początku zapowiedziana, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Chcę mówić o Bogu, chcę mówić o tym, kim On jest, jeśli chodzi szczególnie może o Jego imieniu. Dawid w psalmie 138, w wierszu pierwszym i drugim, ja może przeczytam ten fragment, mówi tak: wysławiam Cię, Panie, z całego serca mego, śpiewam Ci wobec bogów, oddaję pokłon przybytkowi Twemu świętemu i wysławiam imię Twoje za łaskę i za wierność Twoją, bo nad wszystko wywyższyłeś imię i słowo swoje. Ale w szczególny sposób chciałbym skupić się na imieniu naszego Pana. Już tutaj była mowa o tym imieniu, które jest ponad wszelkie imiona, imieniu Jezusa Chrystusa. I tutaj psalmista Dawid mówi, że Bóg sam wywyższył swoje imię, drodzy. Kiedy czytamy Ewangelię Marka w 16 rozdziale, Jezus mówi przed swoim odejściem: takie znaki będą towarzyszyć tym, którzy we mnie uwierzyli. W imieniu moim, w imieniu Jezus, demony wyganiać będą, innymi językami mówić będą, na chorych ręce kłaść będą i tak dalej. Drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli zobaczyć, że ten, którego czcimy, ten, do którego się modlimy, którego imię wzywamy, jest Bogiem, jest Panem. I On sam mówi do nas bardzo wyraźnie, w jaki sposób powinniśmy do Niego podchodzić i w jaki sposób powinniśmy traktować Jego święte imię. W modlitwie pańskiej modlimy się tymi słowami: święcie imię Twoje. Drodzy, wymawianie przy 10 przykazaniach 2 Mojżeszowej 27 jest powiedziane: i nie będziesz brał nadaremno mojego imienia. Dzisiaj, kiedy jesteśmy różnie w pracy, w szkole, w domach, w rodzinach, zobaczcie, w jaki sposób profanowane jest to imię, które przez samego Boga Ojca zostało wywyższone ponad wszelkie imiona, i mam na myśli imię Jezus. Bo w tym imieniu Jezus kryją się wszelkie Boże imiona, które zostały na przestrzeni wieków objawione. W Starym Przymierzu, kiedy Bóg objawiał siebie, objawiał swoje imiona, czyli objawiał to, kim jest, swój charakter, swoją osobowość. I kiedy słyszymy, jak często imię Boże, imię Jezus jest takim przerywnikiem między wyrazami, a co gorsza, przerywnikiem między stekiem przekleństw. Jak myślicie, co się stanie z ludźmi, którzy w taki bezmyślny, głupi sposób wypowiadają najświętsze Boże imię, a imię Jahwe, które jest najświętszym imieniem Starego Przymierza objawionym przez Boga Mojżeszowi, imię, które nazywane jest przez teologów imieniem zbawczym, dlatego że zostało imię Jahwe, czyli jestem, który jestem, zostało objawione Mojżeszowi w tym czasie, kiedy Bóg postanowił wyprowadzić Izraela z niewoli Egiptu. Dlatego mówi się, że imię Jahwe i pokrewne imiona z tym związane są zbawczymi imionami Boga. Jak dzisiaj ludzie lekko mówią. Wiecie, ja nie lubię, jak ktoś powtarza: a te Jehowy tam. Wypowiadasz święte Boże imię, czy Jahwe, czy Jehowa, bo to zależy,
jaka szkoła, z czego zapożyczyła samogłoski do tego świętego tetragramu, jakim jest JHW, prawda? I ktoś sobie tak pozwala, a to jest najświętsze imię, którego Żydzi przy czytaniu Biblii nawet nie wypowiadali ze względu na szacunek, na bojaźń. Zastępowali to święte Boże imię Jahwe, które jest wywyższone, które jest najświętsze, zastępowali Elohim Adonai, Pan Bóg, Pan Bóg. Zobaczcie, i ludzie mówią tak, jeżeli ktoś mówi, ja przecież nic takiego złego nie robię, ale jeżeli bezcześcisz imię Pana, tak naprawdę bezczeszcząc imię, bezcześcisz osobę, która to imię nosi. Prawda? U Semitów imię jest tożsame z osobą. I chociaż jest napisane, że będę błogosławił imię Pana, będę uwielbiał imię Pana, to chodzi o to, że będziesz samego Pana uwielbiał. Tego, który to imię nosi. Bóg objawił nam swoje imię, aby nas ratować, aby nas błogosławić. Izajasz mówi tak, kto wśród was boi się Pana, ten niech zaufa imieniu Pana. Jeśli jest bojaźń, będziesz ufał imieniu Pana, czyli będziesz ufał samemu Panu, który to imię nosi. A więc z wielką bojaźnią, z wielką czcią, z wielkim szacunkiem powinniśmy wypowiadać, wymawiać imię Boże, imię Boże. Salomon mówi, że imię Pana jest mocną wieżą, do której chroni się sprawiedliwy i jest bezpieczny. A Paweł pisze w liście do Rzymian 10:13, mówi, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony, będzie uratowany. Wiecie, czasami są takie sytuacje w życiu, że już nie masz czasu na nic innego, jak tylko zawołać, Boże, ratuj. Tylko tyle, albo aż tyle. Kiedy są katastrofy lotnicze, oglądam czasami, czytam. Wiecie, co ludzie robią, kiedy to są ich ostatnie sekundy życia? Klną. Klną. Przeklinają. Rzadko chyba jest ktoś, kto w tym momencie woła, Boże, ratuj moją duszę. Oni klną. Inaczej mówiąc, to, co w nich siedzi przez cały czas, to nawet w godzinie śmierci bezczeszczą Boże imię. Czasami to jest imię Jezus i przekleństwa. Jak to jest? Święć się imię Twoje. Przyjdź Twoje królestwo. A jeżeli Jezus, jeżeli Ojciec, Bóg Ojciec, pisze nam Paweł w liście do Filipian, wywyższył imię Jezus, które jest ponad wszelkie imiona. Ponad. Nie możesz tam postawić nikogo obok. Nawet nie waż się wołać do jakiegoś innego imienia, bo Jezus jest absolutnie jedynym wystarczającym ratownikiem i zbawicielem. Jedyny. Nie ma innej drogi do Ojca, mówi Jezus, jak przeze mnie, przeze mnie. Ale wiecie, natura ludzka jest taka, że zamiast słuchać tego, co Bóg mówi, jesteśmy oszukani przez własne zepsute serca. I ludzie mówią, no ale przecież tak by też można było. Niedobrą rzeczą jest poprawiać Boga. I niedobrą rzeczą jest ustawiać Boga. Bóg mówi jedno, a ty mówisz drugie. Bo chcę ci powiedzieć, Bóg ze swojej prawdy, z tego, kim jest i co mówi, nigdy nie zrezygnuje. Rozbijesz się o Niego, jak mówi Słowo Boże, że ci, którzy odrzucają to imię, odrzucają Jezusa, roztrzaskają się o ten kamień. Albo On go zmiażdży.
Albo się poddasz, albo będziesz walczył. Ale ta walka jest z góry przegrana, bo On jest Bogiem. On jest Panem, On jest nazwany skałą. Apostoł Piotr, kiedy Bóg użył ich przy bramie pięknej świątyni, pamiętacie, ten od urodzenia sparaliżowany, on nie mógł chodzić i został w pewnym momencie natychmiast uzdrowiony. Nie tylko został uzdrowiony, on nigdy nie chodził, on w jednym momencie został uzdrowiony i nauczył się chodzić i skakał i biegał i weszli do świątyni, on wielbił Boga. I tam dalej jest napisane, i to stało się przez Jego imię, halleluja, przez imię Jezus. Wiara w Jego imię sprawiła, że On teraz chodzi na waszych oczach. Wiara w Jego imię. Dlatego każdy, kto by wzywał, każdy, który przychodzi do Boga Ojca w tym świętym imieniu Jezus, jest obietnica, że będzie sozo, my to tłumaczymy, będzie zbawiony, ale to sozo znaczy będzie też uzdrowiony, będzie błogosławiony wszelkim Bożym błogosławieństwem. To jest obietnica. I szczególnie dzisiaj chciałbym podkreślić coś, w czym to się zostało objawione, jedno z początkowych imion Bożych, które jest zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale. I tam przeczytam tą historię i chciałbym do niej nawiązać, bo jakoś tak moje serce od wczoraj, przedwczoraj, właściwie od przedwczoraj jest poruszone, aby dzisiaj o tym wspomnieć, przypomnieć. I czytamy tutaj tak, wtedy od 5 wiersza, 16 rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa. Wtedy rzekła Saraj do Abrama, krzywdy mojej tyś winien. Ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech Pan będzie sędzią między mną a tobą. A na to rzekł Abram do Saraj, oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała upokorzyć, uciekła od niej. I znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur i rzekł, Hagar, niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała, uciekłam przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański, wróć do swej pani i oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański, rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie można go zliczyć. Nadto rzekł do niej anioł pański, oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała Pan, który mówił do niej, tyś Bóg, który mnie widzi. Bo mówiła, wszak oglądałam tutaj tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi. Jest ona między Kadesz a Beret. Może do tego miejsca, drodzy. Jeśli ktoś czyta Biblię, to jest znana historia dotycząca rodziny Abrahama, jeszcze wtedy Abrama, Saraj, jeszcze wtedy. I podczas tego wydarzenia Bóg postanowił objawić się tej niewolnicy Hagar i objawił swoje imię jako El Roy, ten, który mnie widzi. I chciałbym dzisiaj na tym się skupić. Ten, który mnie widzi, Bóg, którego wielbimy, którego czcimy, On nie tylko jest Bogiem, który ma wszelką moc i władzę, ale jest to Bóg, który ciebie i mnie widzi. Widzi absolutnie wszystko odnośnie twojego i mojego życia. I w tej historii ta Hagar ucieka, bo w jakiś sposób, moglibyśmy to dzisiaj powiedzieć, doświadczała mobbingu w rodzinie. Ta Sara uprzykrzała jej życie, no bo ta z kolei
z wyższością, z pogardą zaczęła patrzeć na swoją panią. I uciekła na pustynię. Uciekła, gdzieś tam znalazła się na pustyni, w okolicy studni i myślała, że jest to rozwiązanie sytuacji. Ale anioł Pana przyszedł, spotkał się z nią. Nie wiem, czy wierzycie w aniołów, ale kto wierzący, to wierzy, że są aniołowie i Bóg dzisiaj także używa aniołów, chociaż może nie aż tak, albo nie słyszymy tak wiele. W każdym razie anioł przyszedł, anioł pański tam przy źródle wód i zaczął z nią rozmawiać. I ona jest zdumiona, że w tej całym swoim utrapieniu, w którym jest, w tej całym problemie, którym jest, oto Bóg ją widzi. Bóg widzi jej sytuację. I anioł mówi, wróć do swojej pani. Poddaj się pod jej rękę. Tak kiedy nad tym rozmyślałem, chyba wczoraj tak sobie myślę, czasami jest tak, że próbujemy uciec od jakiejś sytuacji, od ludzi, konkretnych ludzi czasami. A Bóg mówi, to nie jest dobre rozwiązanie, ty wróć i bądź. I czasami się zastanawiam, czasami mówimy, przyjdzie rozwiązanie, jak ucieknę. A Bóg mówi, nie, nie, to jest czasami potrzebne po to, abym ja mógł ciebie zmienić. Wiecie, to jest tak jak w tej takiej historyjce, czy mąż, czy żona modlą się do Boga, zmień mojego męża albo zmień moją żonę. A Bóg mówi, tak naprawdę to muszę ciebie zmienić. I to jest taka podobna sytuacja, wróć tam. Ale nie to teraz jest najistotniejsze, chociaż to ważne jest, żeby Bóg dokonywał nas zmian. I czasami czy w pracy, czy gdzieś chcemy uciec. A Bóg mówi, zostań, zostań. Bo może coś w tobie, we mnie, Bóg chce ukształtować jakąś cierpliwość, coś, co mi brakuje. I kiedy ona się zgodziła, tam rozmawiałem i tam jest napisane, że dała imię, albo właściwie możemy powiedzieć tak, ona nie dała tego imienia, to imię zostało jej objawione i ona tak to nazwała. Oto przemawiał, jest ten, który Bóg, który mnie widzi. Bóg, który mnie widzi. Dla mnie jest to bardzo pocieszające, że w moim życiu czasami się gdzieś pogubię, zagmatwam, ale jest ktoś, kto ciebie i mnie widzi. Amen. Ktoś, kto, wiecie, czasami tego do końca nie musimy widzieć, ale nagle odkrywamy, że jakaś ręka, jakaś opatrzność zachowała mnie w trudnych sytuacjach. I nagle uświadamiamy sobie, to nie może być przypadek. Oto jest ktoś, kto mnie widzi. I druga rzecz jest dla mnie ważna. Bóg nie tylko mnie widzi, nie tylko widzi każdego z nas, jak tutaj jesteśmy. Ale to, że Bóg widzi ciebie i mnie, świadczy o Jego miłości i zainteresowaniu nami. Jego miłość. Bo On nie widzi i patrzy i czasami... Bóg mówi, co ja mam zrobić, jeżeli tak mogę powiedzieć. Ale szuka pomocy, rozwiązania dla twojego, mojego życia, aby nas uratować. Ten, który mnie widzi. W psalmie czytaliśmy to, ja czytałem na koniec niedzielnego kazania, psalm 139. Pamiętacie, psalmista tak pięknie mówi o Bogu, który jest, o Bogu, to jest Dawid, on z tego się cieszy, to go nie przeraża, że Bóg go widzi, pomimo, że też nie jest doskonały. Mówi tak, Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli sobie przygotuję posłanie w krainie umarłych, i tam jesteś. A gdybym chciał uciec na krańce świata, to i tam jesteś.
nie jestem w stanie. Nikt, żaden człowiek nie jest w stanie ukryć się przed Jego obecnością i Jego wzrokiem. Czasami ludzie mówią tak, umrę i wszystko się skończy. Ale śmierć jest tylko granicą pomiędzy tym, co teraz, a wiecznością. Jest tylko granicą. A później jest wieczność. Albo z Bogiem, albo bez. Tak mówi nam Boże Święte Słowo. I inne miejsce, tu Dawid mówi tak, że to jest dla niego cudowna wiedza i jeszcze nie wypowiada słowa, a Bóg już wszystko wie, co chce powiedzieć. On wie wcześniej, on wie później, on wie teraz. Wszystko o mnie wie, ale nie używa tego przeciwko mnie. Ale przychodzi, aby pomóc mi podnieść się z moich upadków, z moich grzechów, aby mnie zawrócić ze złej drogi, aby mi pomóc. Oczywiście nie działa to automatycznie, to tylko działa wtedy, kiedy ja tego pragnę. Ja do Niego zawołam, bo każdy, który by wzywał, ten będzie uratowany. W Samarii jest wielkie przebudzenie. Filip jest namaszczony przez Ducha Świętego. I wiecie, kiedy widzisz dziesiątki, setki nawracających się ludzi, widzisz znaki i cuda, uzdrowionych, uwolnionych od demonów ludzi i nagle jest tam napisane, że anioł pański przemówił do Filipa, idź na drogę pustynną. Kogo Bóg tam widział? Filip tego nie widział, ale Bóg widział. A tam na tą drogą pustynną jechał eunuch, który czytał proroka Izajasza i nie rozumiał tego, co czyta, o baranku, który wydany jest na śmierć, ale ten, który go widzi i widzi go, jak szuka Boga, jak pragnie zbliżyć się do Boga, bo właśnie był w świątyni, ale ciągle nie jest zbawiony, nie ma pewności zbawienia. Ten, który widzi, mówi, idź tam. Wiecie, to jest wspaniałą rzeczą doświadczać i to Boży ludzie, Boże dzieci mogą doświadczać coś z tego Bożego prowadzenia, inspiracji, natchnienia. I nagle on się tam kieruje i słyszy, jak on jedzie i czyta na głos proroka Izajasza i ma możliwość przyprowadzić go do Chrystusa. Ten, który widzi. Wiecie, dałby Bóg, żebyśmy byli zdolni słyszeć, co Pan mówi do nas i do kogo nas posyła, kogo serce jest przygotowane, szukające Boga, abyśmy mogli poinstruować Go, powiedzieć, w jaki sposób może pojednać się z Bogiem. Innym razem. Chyba młoda osoba, nie wiem, kobieta, mężczyzna, jest na moście. I postanowiła, że skończy sobie, że już więcej nie da rady, że to jest koniec, ona już ma dość. Ale Bóg mówi i widzi i poruszył serce jednego z chrześcijan, któremu Duch Boży mówi, idź na ten most. I on tam stanął i widzi, że ta osoba stoi przy barierce i zamierza skoczyć i utopić się. Ta odległość była taka, że mógłby nie zdążyć i zaczął do niego wołać. Jest za późno, jest za późno, jest za późno. I ten zatrzymuje się, mówi, co jest za późno? Twoja śmierć. Nie musisz umierać. Już ktoś za ciebie oddał życie, abyś mógł żyć. I został uratowany. Halleluja. Bóg, który mnie widzi, Bóg, który mnie kocha, Bóg, który nie chce mojej śmierci, Bóg, który nie chce mojego zatracenia. Inna sytuacja. Mówię wam o wydarzeniach, które miały miejsce. Jeden ze starszych braci modli się w swoim mieszkaniu. To stało się tam, gdzie mieszkamy, nie wiem teraz, Wisła, Ustroń, na tamtych terenach, modli się. I nagle Duch Boży mówi, idź, wstań,
i idź. I idź tą ścieżką, tam w stronę lasu. Idź. On miał dobry czas z Bogiem, ale zostawił tak jak Filip. Zostawił i idzie. I tam gdzieś na tej polnej drodze było samotne drzewo. I on się tam zbliża. A tam był człowiek, który przewiesił linę przez gałąź tego drzewa, aby skończyć ze swoim życiem. Wiecie, jak to się skończyło? Został uratowany. Halleluja. Bo Pan widzi, Pan zna, Pan nie chce śmierci. Ten, który mnie widzi. I uradowała się, mówiła, on mnie widzi, on mi dał radę. Ja mogłam wrócić i ocalić moje życie, zamiast zginąć na pustyni z tym dzieciątkiem w moim łonie. Kiedy czytam Psalm 107, tam mogę widzieć Boga, który widzi, Boga, który przebija się przez ciemność w życiu ludzi. Jeżeli przeczytacie sobie uważnie Psalm 107, a może spróbujmy tak troszeczkę. W wierszu 4 tego 107 psalmu czytamy: błądzili po pustyni i po pustkowiu. Nie znajdując drogi do miasta zamieszkałego, byli głodni i spragnieni. Dusza w nich omdlewała, wołali do Pana w niedoli swej, a On wybawił ich z utrapienia. Poprowadził ich drogą prostą, aby mogli dojść do miasta zamieszkałego. Niechaj wysławiają Pana za łaskę Jego i za Jego cuda dla synów ludzkich. Napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. Błądzili. Ilu ludzi błądzi? Ale zwróćcie uwagę, kiedy wołali, kiedy uświadomili sobie, że błądzą, że są na pustyni swojego życia, duchowej pustyni, kiedy zaczęli szczerze wołać o Boży ratunek, przyszła pomoc. A zobaczcie 10 wiersz. Siedzieli w ciemności i mroku, związani nędzą i żelazem, ponieważ sprzeciwili się słowom Bożym. Pogardzili radą Najwyższego, serce ich upokorzył trudem, słaniali się, a nikt nie pomógł. I wołali do Pana w swej niedoli. A On wybawił ich z utrapienia, wyprowadził ich z ciemności i z mroku, więzy ich rozerwał. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich, ponieważ skruszył bramy spiżowe i połamał zasuwy żelazne. To był jeszcze gorszy rodzaj człowieka. Tamci błądzili, ale ci byli zbuntowani przeciwko Bogu. Sprzeciwili się słowom Pana. A jednak Bóg w swojej miłosierdziu i łasce, bo mógłby ich zostawić i niech sobie idą. I kiedy już nie znaleźli pomocy u nikogo, to jest napisane, słaniali się, a nikt nie pomógł. Nikt nie był w stanie im pomóc. Wtedy uświadomili sobie, że przecież jest Bóg. Jeśli zawołają, może Bóg okaże łaskę i miłosierdzie i wybawi. I tak się stało. Halleluja. Ten, który widzi. I widział ich skruszone serce. Jest napisane, to są piękne słowa, więzy ich rozerwał. Czymkolwiek byli powiązani, duchowo, psychicznie, więzy ich rozerwał. Skruszył bramy spiżowe, połamał zasuwy żelazne. On to wszystko uczynił. Chorowali z powodu swego występnego życia. Cierpieli z powodu swoich win. Wszelki pokarm obrzydł. Ludzie, którzy zaczęli grzeszyć i żyć w grzechu. Obrzyd im wszelki, byli bliscy już bram śmierci i znowu wołali. I Pan sprawił ratunek. Posłał słowo, aby ich uleczyć. I ostatnia grupa, która tutaj sobie tak zaznaczyłem, 23 wiersz, ci, którzy na statkach płynęli po morzu,
uprawiając handel na wielkich wodach, widzieli dzieła Pana i cuda Jego na głębinach. Rzek i zerwała się burza, która spiętrzyła fale, wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny, dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie, zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Nazwałem sobie tą grupę ludzi tacy pyszni, tacy zadufani w sobie, tacy ufający własnej sile, sprytowi. I nagle Bóg postawił ich w sytuacji, przecież to byli dobrzy żeglarze, wiedzieli jak się zachować i nagle przyszedł taki sztorm, że ci wyszkoleni, dumni, pewni siebie ludzie mówią, nie damy rady. Jedynie Bóg może nam pomóc. I zawołali do Boga. I zawołali do Boga. Ten, który mnie widzi, wzywali Pana, wzywali Jego imienia i On dawał się znaleźć i On odpowiadał na ich modlitwę, na ich wołanie. Zwróćcie uwagę, nie działa to automatycznie, ale trzeba zawołać, trzeba się ukorzyć i zawołać do Boga i przyjść i powiedzieć, Panie, Panie ratuj. Pamiętam, wyjechaliśmy, popadało trochę, mieliśmy takiego Citroena AX-a, powiedziałem, odwiedźmy moich rodziców. Mój tato jeszcze żył. Wsiedliśmy w samochód z Grażyną. Ledwo wyjechaliśmy na dwupasmówkę. Tam jakiś człowiek jechał obok nas. Nie wiem, coś się stało. Zagwałtownie nacisnąłem na hamulec. Wiecie, to był moment. Nawet nie wiedziałem, jak znaleźliśmy się na środkowym tym trawniku, tym pasie rozdzielającym. I dobrze, że tam żeśmy, bo on trochę złapał przyczepność, ale jak nas później rzuciło w poprzek, dobrze, że nic nie jechało za nami i wylądowaliśmy w rowie, złamane tam oś i tak dalej. Zdążyłem tylko zawołać, Jezu, ratuj. Albo nawet nie wiem, czy ratuj. Zdążyłem tylko zawołać, Panie, Panie. Nie było czasu, to były ułamki sekund. Ale ten, który widzi, halleluja, on nas chroni. Wołali do Niego, wzywali Jego imienia, a On usłyszał, a On odpowiedział, a On wybawił. Bez względu na to, w jakim miejscu dzisiaj ty i ja jesteśmy, pamiętaj, że twój, mój Bóg widzi i przychodzi z pomocą. Kiedy do Niego wołasz, On przychodzi z pomocą i z ratunkiem, bo za każdym razem, kiedy oni do Niego wołali, On objawiał swoją łaskę i moc i wybawiał ich. I tych pysznych, którzy się złamali, i tych błądzących, i tych grzesznych, którzy gdzieś się uwikłali, ale postanowili przyjść do Boga, aby Bóg ich uwolnił od wszystkiego. Od wszelkiego zła, od wszelkiego grzechu. Jahwe Roi, ten, który widzi. Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi tak, bo przecież te wszystkie, nawet gdybym je wymieniał, jest naście, jak nie dziesiąt imion Bożych objawionych w Starym Testamencie, one wszystkie wypełniają się w tej osobie Jezusa Chrystusa, bo On jest Bogiem. Prawda? On jest Bogiem. Jestem. Imię Jezus znaczy Jahwe jest zbawieniem. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I kiedy Jezus głosił i tłum ludzi szedł za Nim, jest napisane i uwierzyło wielu w Niego. Ale tam dalej, w drugim rozdziale, pod koniec drugiego rozdziału Ewangelii Jana jest napisane, ale Jezus im nie wierzył. Bo wiedział, co jest w ich sercach. Wiedział, że ta wiara, którą niby mieli, jest tak płytko, że przyjdzie lekki tylko zawirowanie i odejdą. Tak się stało później. Przejrzał wszystkich, wiedział, co w nich jest. Nie ufał im, nie ufał ich deklaracjom, bo wiedział, co w nich jest.
To nie znaczy, że nie możemy mieć mocnej wiary. Ale twoja i moja wiara musi być głęboko zakorzeniona w prawdzie Bożego Słowa. Tylko wtedy się ustoimy. Tak jak Jezus nauczał. Nie ten, który do mnie mówi, Panie, Panie, a żyje jak chce. Ale ten, który słucha i wypełnia słowo, buduje swój dom na skalę. Będziemy za chwilę się modlić. Ja tylko chcę wspomnieć jeszcze jedno imię. Wspomnieć. Kiedy Izraelici zostali wyprowadzeni z Egiptu. O tym nam mówi druga księga Mojżeszowa. I tam dalej jest napisane, że kiedy przeszli przez morze i w końcu dotarli do miejscowości, którą nazwano Mara. Pamiętacie, to jest od wody, która była gorzka. Ja się nie dziwię, że przecież oni 3 dni już szli po pustyni, 15 rozdział 2 Mojżeszowej, 15 rozdział i tam jest napisane, że nie mogli znaleźć wody do picia i w końcu przyszli do miejscowości Mara, ale okazało się, że woda, która tam była, była gorzka. Nie byli gotowi. Nie była zdatna do picia. Wiecie, tam była irytacja, tam było szemranie ludu. Oni, że tak powiem, brylowali w tym szemraniu. Co chwila to szemrali. Jak nie na to, to na to. Co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Oczywiście to drzewo jest symbolem krzyża. Piękny obraz krzyża, który z takiej gorzkiego serca, jak twoje, moje, nasze, krzyż jest w stanie zmienić takie słodkie serce, dobre, łagodne i tak dalej. Ze śmierci do życia. I tam Bóg do nich mówi tak. I ta woda stała się słodka, tam ustanowił dlań przepisy i prawo i tam go doświadczył, że jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bom ja Pan, Twój lekarz. Jahwe Rafa, ten, który mnie leczy. Ja wiem, że są różne przyczyny chorób, ale wiem jedno, że Bóg jest lekarzem, że Bóg leczy, że Bóg uzdrawia wszelką chorobę i wszelką niemoc. Amen? Wszelką. Tak więc mogę przyjść do Niego i mogę Go prosić i mogę wzywać, powiedzieć, Panie, dotknij się i uzdrów mnie. Wiele razy mogłem doświadczyć, jak Bóg w odpowiedzi na modlitwę uzdrawił. Bo jest lekarzem. Wiele razy mogłem też doświadczyć, że nic się nie stało. Bo to nie my uzdrawiamy. On uzdrawia. Ale jednego jestem pewien. Ty i ja. Dzięki tej Ewangelii dobrej nowinie mamy przywilej i prawo korzystać, czerpać z wszelkiego błogosławieństwa odkupienia i krzyża Jezusa Chrystusa. W Jego ranach i sińcach jest nasze uzdrowienie. Amen. Jest nasze uzdrowienie. Pewna kobieta, ja w czwartek, szkoda, że nie wszyscy byli, w czwartek dawałem książki tutaj. W bibliotece są 2. I tam jest jedno takie fajne świadectwo. Młodej dziewczyny, której poprzez narkotyki, alkohol, zdrowie było zrujnowane. Była Żydówką. Wiecie, poszła w takie klimaty. I to było tak, jak czytaliśmy w tym psalmie 107. I nie było nadziei. Ale gdzieś tam Bóg zaczął do niej mówić poprzez różne osoby. Przyszła na nabożeństwo do pastora cymbali, tamto zboru. I tam oddała swoje życie Bogu.
Myślała, że jak odda życie Bogu, będzie uzdrowiona, ale nic się nie stało. Jej cera była bardzo niezdrowa, jej wątroba zrujnowana. Po tym, co brała, praktycznie nie do uleczenia stan tej wątroby. I modliła się, i modlono się o nią, i to trwało jakiś czas, ale najważniejsze, radowała się zbawieniem. Kiedy przyszła na któreś z nabożeństw, nie wiem, czy ktoś przyjechał, czy nie, i nagle stojąc, będąc tam na swoim miejscu, Duch Święty, Pan mówi do niej: wyjdź na środek do modlitwy, ja cię uzdrowię dzisiaj. Ale ona za pierwszym razem nie posłuchała, mówi. A później, kiedy to nabożeństwo już zbliżało się do końca, znowu słyszy tak wyraźnie: wyjdź, ja cię dzisiaj uzdrowię. Wtedy wyszła na środek. Pomodlono się o nią. I Bóg zaczął ją uzdrawiać. Wiecie, jak przyszła do lekarza, aby zrobiono testy wątroby, okazało się, że jej wątroba była jak u dziecka. Czysta. Po tym schorzeniu, po tych wszystkim, przez co ona przeszła, nie miała prawa nie nosić żadnych śladów, uzależnień i tak dalej. Była czysta. Lekarz mówi: co mi to pani za wyniki przyniosła? Proszę swoje przynieść. Ona mówi: ale to są moje. Jeszcze raz ją wziął na przebadanie. Żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt. Bom ja Pan, Twój lekarz. Wiecie, wierzymy w cudownego Boga. Dana nam jest łaska społeczności z cudownym Bogiem, jedynym prawdziwym. Możesz rozkoszować się Jego obecnością i doświadczać Jego mocy. Amen. On jest rzeczywisty i realny. I mogłem widzieć, jak w jednym momencie ludzie byli dotykani i uzdrawiani. Ale mogłem też widzieć, że po jakimś czasie byli uzdrawiani. Ale to On jest lekarzem. A ty i ja mamy prawo wołać. Wołać do tego, który mnie widzi i do tego, który jest moim lekarzem. Powstańmy, drodzy, aby się modlić. Aby się modlić. Jesteśmy przed Bogiem. Jesteśmy... Biblia mówi, że gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moim imieniu, ja tam jestem. Jeżeli Bóg do ciebie mówi, jeżeli jesteś w wielkim utrapieniu, cokolwiek przeżywasz, ciężar, chorobę, potrzebujesz pojednania z Bogiem, wyznania swoich grzechów przed Bogiem, nie przed nami, przed Bogiem. Dochodzisz do granicy, jak ci ludzie z Psalmu 107. To jest czas, aby się uniżyć. To jest czas, aby powiedzieć: ty jesteś Bogiem, pomóż mi, złam mnie, przyjdź do mego serca, albo uzdrów mnie, Panie, albo wybaw mnie z utrapienia, w którym jestem, wybaw mnie z tej sytuacji, w której jestem. Ale muszę wołać, kto by wzywał imienia Pańskiego. I kiedy wołali? Dlatego, jeżeli masz pragnienie, masz potrzebę, masz pragnienie i masz odwagę, aby przyjść i powiedzieć: Panie, przychodzę do Ciebie, udziel mi dzisiaj swojej pomocy i łaski. To zapraszam przyjść tutaj. Nie czekaj. Po prostu przyjdź i z tego miejsca będę się modlił, będziemy się modlić, a ty będziesz wołał i mówił: Panie, potrzebuję tego czy tego. Boże, uzdrów mnie, Boże, ratuj mnie, Boże, wybaw mnie. A więc jeżeli są takie osoby. Wiecie, to słowo było od kilku dni w moim sercu. Także jeżeli są takie osoby, On ma moc cię uzdrowić, On ma moc cię dotknąć, On ma moc i On tutaj jest. I ufamy nie nam, nie sobie, ufamy Jezusowi, ufamy Bogu, który mnie widzi, który jest moim lekarzem. Halleluja.